Kilka dni temu postanowiliśmy odbyć spływ pontonowy rzeką Wieprz. Wybraliśmy rejon do spływu w dolnym biegu rzeki. Postanowiliśmy wodować nasz ponton w miejscowości Kośmin na wysokości 117 metrów nad poziomem morza. Ładna przykoska jest tutaj, ja wiem, już tam chyba szczupak może siedzieć, albo boleń. Natomiast naszym celem była oddalona o 10 km miejscowość o nazwie Bobrowniki, leżąca na wysokości 115 metrów nad poziomem morza. Zatem wyznaczyliśmy sobie za cel do pokonania 10 km rzeką, gdzie różnica wysokości wynosiła 2 metry. Poczekaj, ja puszczę ponton. No ja. Pasujemy tam na D. To już. Zepchnęło nas do brzegu bez wiosłowania. Rzeka Wieprz w tym rejonie niesie ze sobą 20 metrów sześciennych wody na sekundę. Gdyby porównać ją do ujścia rzeki Wisły do morza, musielibyśmy wrzucić takich rzek aż 50, aby uzupełniły one wody rzeki Wisły. Płyniemy już 40 minut pontonem. Mamy do przepłynięcia 10 km. No i w 40 minut przepłynęliśmy jak na razie 1,5 km. Zobaczymy, jak dalej będzie sytuacja. Na razie żadnego brania nie było. Ale sytuacja opanowana. Nawet uderzenia nie było żadnego. Ale może jakieś będzie. Było jedno uderzenie. Pontonem o brzeg. Jedno uderzenie pontonem o brzeg jak na razie. Rzeka Wieprz ma długość 303 km. Źródła rzeki znajdują się w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego. Polska Dolina Wieprza posiada status krajowego korytarza ekologicznego. We wrześniu 1939 roku rozegrała się nad Wieprzem jedna z największych bitew kampanii wrześniowej. Odbyły się tutaj kilkudniowe walki pod Tomaszowem. Rzeka Wieprz w tym rejonie bardzo silnie meandruje, dzięki czemu powstało mnóstwo starorzeczy, które obecnie są zasiedlone przez liczne gatunki flory i fauny. W okolicach starorzeczy i innych stojących zbiornikach wodnych znajdziemy zbiorowiska szuwarowe i łąkowe. Występuje tutaj także liczna brzoza niska. Natomiast reliktem glacjalnym objętym ochroną są wierzby rokity. Pierwszy odpoczynek po przepłynięciu 1,5 km. Rzucamy. Spinningujemy, tak? Ile ja powiedziałeś? Dobra.
Bo ciągniesz i ponton czeka. W Dolinie Wieprza znajdziemy mnóstwo motyli. Między innymi rusałkę, admirał, pokrzywnika, czy też perłowce. No, znaleźliśmy ciekawe miejsce na spinningowanie. No, zobaczymy, czy tu jakaś ryba siedzi. Rzucimy parę razy. Kolejną ciekawostką rzeki Wieprz jest to, że w związku z silnym meandrowaniem zbocza tej rzeki są mocno nasłonecznione, co sprzyja życiu murawiek serotermicznej, a także roślinności stepowej. Ile lat już łowisz ryby? 50. 50? Z hakiem. A największa ryba, jaką złowiłeś? 14,5 kilo, 132 cm długość. Na spinning? Na spinning. A ile czasu trzeba było poświęcić na to, żeby wyciągnąć go z wody? No, ponad godzinę. Chodzenia po pas i po pachy? Rzucamy już półtorej godziny na spinning i nawet uderzenia nie było. Nie było. Także może się okazać, że nie ma ryb w tej rzece. A może jest, ale... No, płyniemy już 2 godziny, przepłynęliśmy ile? 4 kilometry wieprzem. Zostało nam jeszcze 6. Teraz szukamy miejsca na ognisko i zrobimy sobie kiełbasę, którą kupiliśmy w Biedronce. Zobaczymy, czy dobra. Była w promocji, chyba za 6 zł kilogram, tak? Za kilogram? 5,99 za kilo. Kolejną ciekawostką jest fakt, że Dolinę Wieprza zamieszkuje żółw błotny. Jest to gatunek, który został zamieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze. Licznie spotykamy tutaj bobry, które zostały sprowadzone w te rejony z Roztoczańskiego Parku Narodowego. No, chyba znaleźliśmy miejsce na ognisko. Przed nami jest taki kawałek piachu. I tutaj chyba dobijemy. Naprzeciwko mamy las iglasty. Trochę drzewa się położyły od wiatru. To co, dobijamy tutaj do tego piaszczystego wybrzeża i szukamy drewna na kiełbaskę. Thank you.
Jeśli chodzi o ptaki, bardzo dużo znajduje się tutaj takich gatunków jak dudek, łabędź niemy, perkos dwuczuby, puszczyk, wilga. Możemy także spotkać zimorodka. Zobaczcie, jaki na kiełba coś nadaje. Rzeka Wieprz stanowi bardzo ważny korytarz ekologiczny pomiędzy Polesiem a Doliną Wisły. W najszerszym miejscu pradolina rzeki Wieprz osiąga 6 km szerokości. Kiełbasa śląska. No, kiełbasa po upieczeniu wygląda tak. Smakowicie. Jedną już zjadłem, teraz zabrałem się za drugą. A dla mnie nie starczyło. W międzyczasie minęło nas 10 kajaków. Ognisko dogasło, kiełbaska zjedzona. Tyle to zrobiliśmy. Ale co, z gruntu płotka? Tak. My żeśmy... Rzuciliśmy parę razy tym spinningiem, ale nie było nic, ani okonik, ani nic. A ładna woda powinna być, bo płytko jest, ładna woda. Może coś jeszcze uderzy. Ale to trzeba poczekać trochę do wieczora. W okolicy Wieprza znajduje się bardzo dużo stawów rybnych. Chociażby w Podlodowie, najciekawszym miejscu, jeśli chodzi o stawy. Łąki i pastwiska otaczające meandry rzeki Wieprz stanowią aż 60% gruntów. Najbardziej popularnymi gatunkami ptaków, jakie możemy spotkać w tym rejonie, są łabędź, gęś, gęgawa i cyraneczka. No, przepłynęliśmy 8,5 km. Jest godzina 16:30, czyli 4,5 godziny już płyniemy, bo o 12 wystartowaliśmy. Przed nami jeszcze 1,5 km spływu Amazonką. Nie złowiliśmy ani jednej ryby, bo nawet nie było brania. Za to kiełbasy się najedliśmy. Za to najedliśmy się kiełbasy z Biedronki. No, płynęliśmy dokładnie 4 godziny 51 minut. Dopłynęliśmy do mostu w Bobrownikach i przegraliśmy z wiatrem. Postanowiliśmy 200 metrów wcześniej zakończyć wycieczkę. Wyglądają ręce po 4,5 godziny pływaniu. Także jesteśmy już w Bobrownikach. Spływ zaczęliśmy w miejscowości Kośmi, tak?
10 km stąd jesteśmy w Bobrownikach. Czekamy na transport. Jak tam? Cześć. Jak się jechało? Tak? O. Pakujemy się. Ale wiatr, to totalnie to jest, jakie można płynąć, bo masz wiosła, a pontonem to cię wpycha, bo jest duży ponton, duża powierzchnia. Jak pod wiatr płyniesz, to woda płynie, a ty stoisz.